No to jak to tam było po kolei? 500 plus. Gimnazja. 500, no nie, rzeczywiście, najpierw jest 500 plus, później gimnazjum. 500 plus to jest taki program, który chwalą wszyscy. 500 plus miało trzy cele do wypełnienia. Ja mówię o tym, jakie te cele stawiał PiS. Pierwszy, ograniczenie obszarów biedy. Wypełniony. I to nawet z nawiązką. Drugi cel, przełamanie kryzysu demograficznego. Wzrost liczby urodzeń. Lekki notujemy i to dobrze, aczkolwiek to się sam ten program nie przełamie tego kryzysu jeszcze. Natomiast jest trzeci cel, który PiS stawiał przed tym programem, to było kupienie wyborców. I też ten cel został wypełniony. Tylko. Brawo. Tylko. Jest jedno ale dla mnie. Bo ten pierwszy cel związany z ograniczeniem biedy, a jeszcze bardziej kryzysu demograficznego, może się rozsypać. No bo oprócz 500 plus realizowane są inne bardzo kosztowne programy, od chociażby cofnięcie wieku emerytalnego. I może się okazać, a zresztą tu już widzimy, wzrost długu publicznego przyspieszył dwukrotnie. Przekroczyliśmy bilion, no ktoś będzie musiał spłacić. Panie. Moje dzieci, wnuki, pańskie dzieci, w przyszłości wnuki. I mam wrażenie, że jak ci młodzi ludzie się dowiedzą za lat 15 i 20, że będą musieli płacić wyższe składki, wyższe podatki, to jeszcze szybciej walizki będą pakować i wjeżdżać za granicę. Takiego liberała w tym studio jeszcze chyba nie było. Ja tylko zwracam uwagę na pewne fakty. Panie pośle, w takim razie, PSL rządziło przez 12 lat. To jest połowę tego czasu transformacji. Od pierwszych wyborów demokratycznych minęło 25 lat. 24, no 25 lat. Od 91 roku. PSL połowę tego czasu spędziło rządząc. Dlaczego współrządząc. Tak, oczywiście, ale mając... No to warto zaznaczyć. Mając też swojego premiera, warto zaznaczyć swoich marszałków i to Sejmu. Zazwyczaj z pozycji tego mniejszego koalicjanta. Mając swojego premiera, tak. Swoich marszałków Sejmu. Tak. Pan był wicepremierem, tak. Przypominam panu, tak. Bo może pan nie pamięta, tyle no, tych funkcji no. Było. Był pan wicepremierem, wicemarszałkiem, mniejsza z tym. Dlaczego przez te współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Nie wiem, czy Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu była władna wprowadzić program, no, ale 500 plus, ale PSL wymienia. Mogło to zrobić. Przez 12 lat nie zrobiliście tego. Nie wprowadziliście 500 plus, nie wprowadziliście programu darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia. Żadnego z tych programów socjalnych, które teraz wprowadza Prawo i Sprawiedliwość, nie wprowadziliście. Dlaczego? W każdej koalicji, którą współtworzyliśmy, byliśmy tym ugrupowaniem ograniczającym jakieś liberalne tendencje. Pan jest w tej chwili bardziej liberalny niż ktokolwiek. Nie. Zawsze byliśmy formacją prospołeczną. Zawsze nazywano nas hamulcowymi prywatyzacji. Tak, pamiętam choć te czasy. Mirosław Pietrewicz, minister skarbu, nie zrealizował planu prywatyzacji, ale przychody były dwukrotnie większe, czyli byliśmy efektywni. Mógłbym tego typu przykłady wskazywać, natomiast no, tak krawiec kraje, jak mu materiał ustaje. Jakie to jest to cudowne. To nie może być tak, że będziemy obciążać następne pokolenie naszym rozpasaniem. Jakie to jest cudowne, że się ma koalicjanta. Platforma mówi, że nie mogła nic zrobić, bo miała PSL. PSL tak. Mówi, że nic nie mogło zrobić, bo miała Platformę. Oj, nieprawda, że nic nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy w ostatniej kadencji naprawdę bardzo dużo i w tej polityce prorodzinnej. Problem polegał na tym, że w kampanii wyborczej nawet do ludzi nie dotarliśmy, że jesteśmy autorami tak zwanego kosiniakowego. Dopiero po wyborach ludzie się dowiedzieli, że coś takiego zostało zrobione. Ludzie, jak dostali polityka w stosunku do starszego pokolenia, przedszkola, żłobki, PiS to kontynuuje. Akurat w tym obszarze trzeba ich pochwalić. Dobra, to jest 500+, dzieci rosną, idą do gimnazjów. Pan powiedział, że na wsi nie będzie krzyku o reformę edukacji, bo szkoły wiejskie wręcz zyskają, a ludzie są przywiązani, mają sentyment. Ja uważam, że dzieci stracą. Mhm. Ale to, że dzieci stracą, to jest jedno i PiS się z tym nie liczy, tylko myśli o głosach i liczy te głosy. Pan ma piątkę, i chce robić rewolucję. Wszystkie były w gimnazjach. Ostatni, najmłodszy, jest w gimnazjum i kończy to gimnazjum w tym roku. Natomiast dlaczego nie będzie krzyku? Bo są małe szkoły. Jeżeli jakaś gmina nie zlikwidowała, nie skoncentrowała tej swojej sieci do jednego zespołu szkół, do dwóch, tylko nadal jest tam kilka szkół, dzisiaj sześcioklasowych, to one będą za chwilę ośmioklasowe. Większe, tak. Tak, i ludzie się cieszą, że ta szkoła będzie funkcjonowała, będzie bliżej, będzie większa. No to pokazują też badania.
Przeciwko są nauczyciele gimnazjów, bo oni się boją o swoją przyszłość. Przeciwko są samorządowcy, bo w przypadku mojej gminy... Pan był wójtem przez 7 lat. Ja byłem wójtem, dzisiaj mój dobry znajomy kolega jest też wójtem kolejną kadencję. Przedstawił rachunki, gdzie ze względu też na to, że będzie około 50 dzieci w gminie mniej, czyli subwencja będzie mniejsza, a koszty przez tą sieć, którą ma utrzymaną dużą, będą o wiele większe. To jest około 700 tysięcy więcej w porównaniu do obecnego roku. Dla takiej małej gminy 5-tysięcznej to są straszne pieniądze. Nie będzie dróg, nie będzie chodników. Boże drogi, wszystko przez to, że zlikwidują gimnazja. Ludzie tak, będą tonąć w błotach, łamać sobie nogi. Na szczęście przez ostatnie 25 lat udało się bardzo dużo zrobić. Czyli przetrzymaliśmy różne kataklizmy. Wy zrobiliście przetrzymamy drogi. Też ten. I pisowski kataklizm przetrzymacie. Jak to dobrze, że mieliśmy was. Inspirujemy Ruch Obrony Polskiej Samorządności. Mam wrażenie, że inspirujecie w tej chwili kabareciarzy. Inspirujemy Ruch Obrony Polskiej Samorządności, bo oprócz wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, to jest ostatni bastion tak naprawdę społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. I o to chciałem pana spytać. Rozmawia pan z ludźmi. Rozumiem, że cieszą się z 500+. Pana to irytuje. Nie irytuje. Przepraszam, no... Czytałem pański wywiad, ten program zmodyfikowany, bardziej sprawiedliwy, nikt go nie odbierze i nie powinien odebrać, bo on podstawowe funkcje wypełnia. Natomiast trzeba wiedzieć, że chcąc ten standardowy program i ważny dla z punktu widzenia przyszłości Polski realizować, to trzeba oszczędzać w innych miejscach. Będę pana częściej zapraszał, ale proszę, pan bardzo. Pozwoli zadać czasami pytanie. Otóż, jeżeli ludzie chwalą tam ten program 500+, rozumiem, że nie protestują gwałtownie przeciwko wprowadzaniu ośmioklasowej podstawówki, to co ich tak naprawdę wkurza? Ci pańscy znajomi, ci wyborcy dookoła, co oni mówią, co ich wkurza w dobrej zmianie? Myślę, że w tej chwili... I nie pytam o dobrych znajomych z Parlamentu Europejskiego. Ja wiem, o co pan pyta. Myślę, że zapowiedzi zmian w ordynacji chociażby samorządowej. Ludzie mówią, że tak? Tak, ja uważam, że odbieranie ludziom możliwości wyboru wójta, burmistrza w swojej gminie, w swoim miasteczku. Ale nie będzie odebrany. O, tak, to jest, jeżeli prawo ma działać wstecz i ktoś, kto ma dwie kadencje, nie będzie mógł kandydować na trzecią kadencję, to jest traktowanie ludzi, przepraszam za słowo, jak głupków. I ci ludzie tak się czują w tej chwili. To co, Kaczyński wie lepiej, że w gminie Somianka albo w gminie, nie wiem, w mieście i gminie Serock, to burmistrz albo wójt to jest niedobry i trzeba go zmienić? Panie to pośle, ludzie chcą decydować. Panie pośle, ale z drugiej strony godzimy się na przykład na to, że prezydent Rzeczpospolitej może być tym prezydentem. To jest prezydentem naprawdę zupełnie, to jest zupełnie coś innego. Nie, chodzi o zasadę. Zasada kadencyjności i ograniczenie tej kadencyjności została wprowadzona nie przez Polaków i to bardzo dawno temu. Ale mówimy o tej pozycji prezydenta. Naprawdę, to jest wpisane do konstytucji i dzisiaj odbieranie, raz, że w ogóle odbieranie możliwości oceny tym ludziom, czy ktoś jest dobrym, czy złym gospodarzem. Ale jest... drugi raz jeszcze cofanie prawa wstecz, dla mnie to się w głowie po prostu nie mieści. Traktowanie ludzi jak tych, którzy nie potrafią ocenić, którzy jest dobrym albo złym gospodarzem. I ci gospodarze, z którymi pan rozmawia, ludzie, których tam pan spotyka. W ten sposób moglibyśmy powiedzieć, proszę bardzo, jeżeli prezydent, to dlaczego w Sejmie nie zrobić tej kadencyjności? Ja uważam, że w samorządzie pierwszą kadencję ten wójt, burmistrz się uczy, drugą realizuje, trzecią byłby jeszcze lepszym gospodarzem, no to a tu się odbiera tą możliwość to może w celach wyłącznie politycznych. Na przykład. Można oczywiście coś takiego zrobić, ale nie robić tego wstecz. Ale po drugie, w ostatnich wyborach Panie samorządowych 30% wójtów, burmistrzów zostało wymienionych. Dobrze, ale zostawmy te wybory samorządowe naprawdę. No to jeżeli uśrednimy, to jest 10 lat. To tylko samorządy bolą ludzi? Bo o to pytałem. Co boli ludzi, jak z panem rozmawiają? Co ich dotyka? Co ich irytuje? Niestety wiele osób żyje, że tak powiem, dniem codziennym i to bardzo duża grupa. To jest ta grupa, która dzisiaj absolutnie popiera i zamierza popierać Prawo i Sprawiedliwość, nie patrząc na to, co będzie jutro. Dziś jest ważne... Czasów wszyscy myśleli o przyszłości, nie, ale patrzyli w gwiazdy. Ważne, ale myślę, że politycy jednak, niezależnie jakie te rządy były wcześniejsze, różnych opcji, jednak myślały o tym, co będzie za 15-20 lat. Czas kończyć tę rozmowę. Na koniec musi paść to pytanie. Mr. Kalinowski, do you speak English? Słabo. Słabo.
Należy. Ale radzę sobie. To tylko 8 lat. Może się pan jeszcze nauczy. Staram się. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę i za wizytę w studio. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.